Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam Cię na kolejne spotkanie ze mną. Tym razem zajmiemy się postacią trygonometryczną liczby zespolonej. Zaczniemy od tego, że moją liczbę zespolową będę teraz pisała w postaci x dodać y razy i. Specjalnie wcześniej pisałam a plus b i, bo można albo tak, natomiast teraz będę chciała pisać x plus y i, żeby Tobie się automatycznie bardziej kojarzyło to właśnie, że jest to potrzebne do postaci trygonometrycznej. Dlaczego? Dlatego, że x i y kojarzy nam się z układem współrzędnych. Tak się składa, że popatrz, narysowałam tutaj układ współrzędnych, podpisałam Tobie ćwiartki dla przypomnienia, pierwsza, druga, trzecia i czwarta. Skoro w temacie naszego spotkania jest postać trygonometryczna, no to zapewne funkcje trygonometryczne, te, które znamy, sinus, kosinus, znamy tangens, kotangens, prawda? To te funkcje trygonometryczne na pewno trzeba by było wykorzystać. No i teraz popatrz. Moja liczba zespolona ma postać x plus y razy i i wyobraźmy sobie, że ta liczba zespolona znajduje się dokładnie w tym miejscu w układzie współrzędnych. Co to oznacza? Że ma takiego x, czyli część rzeczywistą, i takiego y, czyli część urojoną. I teraz ja mogę przez początek układów współrzędnych i przez tą moją liczbę z, czy ona jest tu, czy tu, czy tu, czy tu, to w zależności od tego, która ćwiartka, mogę poprowadzić półprostą i zaznaczyć kąt pomiędzy osią x, dodatnią półosią x, a tą moją półprostą, i ten kąt nazywam fi. Ten kąt będzie mi potrzebny do tego, ponieważ w postaci trygonometrycznej, którą tutaj widzisz, jest to wzór, który oczywiście trzeba opanować. W tej postaci trygonometrycznej co występuje? No moduł z z to już wiemy, jak się liczy. Ja to będę nazywała w dalszej części r-em. Dlaczego r-em? Bo nam się powinno kojarzyć to właśnie, że tu jest nasze r, czyli ten moduł z z-a jako promień okręgu, gdybym poprowadziła. Więc dlatego jest tak nazwany r-em, ale to nie ma potrzeby, można zostawić moduł z z. Pomnożony przez kosinus fi, dodać i razy sinus fi. Występują funkcje trygonometryczne, bo jest postać trygonometryczna. I teraz popatrz, co to jest to nasze fi. Na rysunku widzisz, co to jest to fi, to jest ten kąt. Ale jak go wyznaczyć? Nazywamy go argumentem głównym liczby zespolonej i ten argument główny, on się musi się mieścić w przedziale od 0 do 2 pi, czyli jednym słowem, albo będzie ćwiartka pierwsza, druga, trzecia albo czwarta. Dobrze, i teraz jego możemy wyznaczyć w taki sposób, że kosinus fi to jest x nad r, kolejny wzór, tak? A sinus fi to jest y nad r. Czyli to musisz zapamiętać, że kosinus fi to jest x nad r, a sinus fi to jest y nad r. I teraz, jeżeli jest mowa o sinusach i kosinusach, warto przypomnieć sobie wierszyk trygonometryczny, który właśnie nam będzie określał, która ćwiartka, bo dla nas to jest ważne, żeby narysować liczbę zespoloną w układzie współrzędnych, żeby ją zaznaczyć, prawda? Żeby ją zaznaczyć, to musimy wiedzieć, która ćwiartka. Zatem w pierwszej ćwiartce wszystkie są dodatnie, czyli sinus, kosinus, tangens, kotangens. Jak widzisz, ja będę operowała na sinusie i na kosinusie tylko. W drugiej tylko sinus. W trzeciej tangens i kotangens, a w czwartej kosinus. Jak będziemy mieć w głowie ten wiersz, który powinniśmy pamiętać ze szkoły średniej, przynajmniej no niektórzy na pewno, ze szkoły średniej, to łatwo nam będzie operować na tym, którą ćwiartkę mamy w danym konkretnym zadaniu. A teraz możesz sobie tak pomyśleć, no to czemu nie zakończyć na postaci ogólnej? I dobra, jest, po co mi taka postać trygonometryczna? No zastosowanie postaci trygonometrycznej poznasz na kolejnych lekcjach. Postać trygonometryczna służy do tego, żeby się liczby zespolone fajnie potęgowało do wysokich potęg, żeby się fajnie pierwiastkowało stopniami też wysokimi i różne inne zastosowania, prawda, postaci trygonometrycznej. Postać ogólna łatwa, na niej operacje są bardzo proste, uczyliśmy się tego na poprzednich spotkaniach. Postać trygonometryczna trudniejsza, no i pamiętamy o tych wzorach i o tym, że zawsze taką liczbę zespoloną jesteśmy w stanie w układzie współrzędnych w odpowiedniej ćwiartce zaznaczyć. Wszystko to zależy od tego, jaki ten kąt fi jest, jaki jest x, jaki jest y. To wszystko ma ze sobą powiązanie, prawda? Bo tutaj mamy inne x, y, i tu inne i tu inne. A więc myślę, że z taką wiedzą spokojnie przejdziemy do rozwiązywania przykładów, które przygotowałam na to nasze spotkanie.
Zadanie numer 1. Mamy wyznaczyć argument główny liczby zespolonej takiej postaci. 5 dodać 5i. No i oczywiście tutaj zapisałam wzory, które będziemy stosować w kolejnych zadaniach. Dla przypomnienia, postać trygonometryczna, że modus z to jest r, że cosinus fi to jest x nad r, sinus fi y nad r i nasze fi to jest ten argument główny liczby zespolonej właśnie, czyli to, czym się teraz zajmujemy w tym zadaniu, ale fi ma należeć od 0 do 2pi, czyli od pierwszej do czwartej ćwiartki. No więc od czego zaczynamy? Oczywiście zaczynamy od tego, że musimy sobie wyliczyć modus tej liczby naszej zespolonej, czyli to nasze L, zgodnie ze wzorem, jak pamiętamy, to było A kwadrat dodać B kwadrat, czy też u nas X kwadrat dodać Y kwadrat, oczywiście pod pierwiastkiem. Czyli 5 kwadrat dodać 5 kwadrat pod pierwiastkiem, czyli pierwiastek z 25 plus 25, 50. Rozbijamy 50 na 25 razy 2, czyli będzie 5 pierwiastków z 2. Czyli modus z, czyli nasze to r jest wyznaczone. Teraz piszemy sobie, że nasz cosinus fi to się równa x nad r, przypomnę, czyli x to jest ta pierwsza część, czyli będzie 5 nad 5 pierwiastków z 2 wyliczone przez nas. No skracamy oczywiście co do jedyneczek, usuwamy niewymierność, mamy pierwiastek z 2 nad 2. Taki nam wyszedł cosinus. Analogicznie liczymy sinusa, czyli sinus fi to będzie y, czyli u mnie y, no to jest też piąteczka, czyli 5 nad r. No to znowu mam to samo 5 pierwiastek z 2. Piąteczki nam się skrócą co do jedynek. Mnożę przez pierwiastek z 2 licznik i mianownik, żeby usunąć niewymierność, i otrzymuje pierwiastek z 2 nad 2. I teraz oczywiście powinniśmy pamiętać te podstawowe wartości funkcji trygonometrycznych, szczególnie pamiętajcie sinusa i kosinusa dla kątów 30, 45 i 60 stopni, prawda? No to odpowiednio tutaj będziemy mówić na stopniach, na mierze oczywiście stopniowej, ale też będę mówiła o mierze tutaj radianowej. Czyli teraz tak, popatrzmy, jaki wniosek możemy wyciągnąć. Skoro pierwiastek z 2 nad 2 mamy i tu też pierwiastek z 2 nad 2, to na pewno mamy tu liczbę dodatnią, tu liczbę dodatnią. A więc, zgodnie z wierszykiem, w pierwszej ćwiartce wszystkie są dodatnie. Czyli ja mogę wywnioskować, że mam pierwszą ćwiartkę. Jak pierwszą ćwiartkę, to jest super, ponieważ teraz muszę sobie przypomnieć, zgodnie z tabelką, którą na pewno pamiętasz ze szkoły średniej, dla jakiego to kąta cosinus wynosił pierwiastek z 2 nad 2 i sinus pierwiastek z 2 nad 2. Oczywiście dla kąta 45 stopni. Jeżeli miara stopniowa nam nie odpowiada, bardziej jednak z liczba zespolonych operujemy na tej drugiej mierze, to w mierze łukowej mamy 45 stopni, to jest inaczej pi czwartych. Czyli będziemy zapisywać, że naszym argumentem głównym, ja to mogę zapisać, argument z mojej liczby zespolonej, którą mam nazwaną z, to jest po prostu pi czwartych. Mogę mówić jako argument główny, a mogę po prostu w skrócie mówić fi, podawać. Pamiętaj o wierszyku i o tych wartościach funkcji trygonometrycznych dla tych podstawowych kątów 30, 45 i 60. W zadaniu numer 2 mamy wyznaczyć postać trygonometryczną takiej liczby zespolonej o postaci ogólnej. 4 dodać 4 pierwiastki z 3i. Oczywiście wzory tutaj mamy zapisane i zaczynamy od czego? No od wyliczenia modułu z z, który my nazwaliśmy sobie r i zgodnie ze wzorem to się równa. Pierwiastek i pod nim 4 do kwadratu to 16, dodać 4 pierwiastki z 3 do kwadratu, a to zapiszemy. Czyli będzie mieć 16 dodać, to będzie 16 razy 3, czyli 48, czyli będzie mieć pierwiastek z 64, a to jest po prostu piękne 8. No co dalej? No dalej nam jest potrzebne oczywiście policzyć, znaleźć ten argument, prawda, główny. Czyli musimy zapisać sobie nasz cosinus fi, ja już nie będę pisała wzoru, bo go tutaj mamy, od razu x. Czyli to jest moje x, to jest moje y, prawda? Bo mam taką postać oczywiście ogólną. Czyli moje x to jest 4 podzielone przez 8, czyli 1 druga. Będzie w przypadku cosinusa fi. Natomiast sinus fi to będzie y, czyli 4 pierwiastki z 3 podzielone przez 8. Czyli w tym wypadku, jak sobie skrócimy, to będziemy mieć pierwiastek z 3 nad 2. Zatem popatrzmy, cosinus nam wyszedł dodatni, sinus nam wyszedł dodatni, czyli ja mogę wywnioskować bardzo prosto, że mam znowu pierwszą ćwiartkę.
No to przypomnijmy sobie, dla jakiego kąta sinus wynosił pierwiastek z 3 nad 2. Jakoś tak od sinusa zaczynam, bo mi jest wygodniej. Sinus wynosił pierwiastek z 3 nad 2. Dla kąta 60 stopni, czyli mogę napisać, że moje fi to jest 60 stopni, ale wolę miarę oczywiście łukową, czyli pi trzecich. I to jest argument główny. Natomiast teraz zapisujemy postać trygonometryczną, czyli z to się równa. W postaci trygonometrycznej jest tak, moduł z najpierw, czyli u mnie 8, otwieram nawias i piszę kosinus pi trzecich dodać i razy sinus pi trzecich. I to, co ja teraz napisałam Tobie, to jest nic innego jak postać trygonometryczna. Jakbyś zaczął tutaj podstawiać za kosinus pi trzecich jedną drugą, za sinus pi trzecich pierwiastek z 3 nad 2, oczywiście, że dostałbyś dokładnie postać ogólną. No bo postać trygonometryczna to inaczej wyglądająca tylko, ale ta sama dokładnie liczba zespolona. Dokładnie ta sama liczba zespolona. Jeżeli te dwa przykłady to dla Ciebie stanowczo za mało, chciałbyś wiedzieć, jak się tworzy postacie trygonometryczne liczb zespolonych w innych ćwiartkach niż w ćwiartce pierwszej, to zapraszam Cię do zakupu mojego kursu online, który znajdziesz na stronie www.aikamat.pl. Jeżeli sam sobie już dalej poradzisz, no to zapraszam Cię już na kolejne spotkanie ze mną.